Cześć, witam was w nowym filmie na kanale AB Foto. Ja nazywam się Patryk Erbetowski i dzisiaj zapraszam was na recenzję obiektywu Viltrox 35 mm ze światłem 1.8. Jest to uniwersalny obiektyw stałoogniskowy, który występuje z magnetami Nikon Z i Sony FE. Jeśli jesteście ciekawi, co o nim sądzę, to zapraszam do oglądania. odbudowy odbudowy tego obiektywu. Jest ona no niemal identyczna jak obudowa obiektywu 24 mm 1.8 od Viltroxa, który już recenzowałem na tym kanale. Tutaj wyświetliwa się karta. Jeśli chcecie mieć szerszy kąt, to sprawdźcie sobie ten film. No ale pokrótce powtórzę tutaj to, co mówiłem przy tamtym obiektywie. Obudowa jest bardzo solidna, jest zrobiona z metalu. Obiektyw jest dosyć ciężki, waży 370 gramów, no i jest też dosyć duży, biorąc pod uwagę, że tutaj mamy no 35, mm 1,8, mm, a nie szeroki kąt. Często trzydziestki piątki, są po prostu mniejsze i lżejsze. No tutaj mamy większy obiektyw i trzeba zwrócić na to uwagę, czy nie będzie wam to przeszkadzać. No ale też ta wielkość i ciężar sprawiają, że no obiektyw robi takie bardzo solidne, porządne wrażenie. Nie mamy tutaj uszczelnień, ale obiektyw też nie jest jakiś specjalnie drogi, więc no nie będę się tego jakoś czepiał. W zestawie mamy taki miękki, prosty pokrowiec i osłonę przeciwsłoneczną. Ona jest zrobiona z tworzywa sztucznego, jest bardzo prosta, no i robi takie średnie wrażenie, to już też mówiłem przy innych obiektywach Wiltroxa, że no takie Osłony mogłyby być zrobione po prostu lepiej, kiedy obiektyw jest metalowy, no bo tutaj mamy solidny obiektyw, a tutaj mamy taką plastikową, niezbyt yy, robiącą dobre wrażenie yy, osłonę, więc ta osłona mogłaby być po prostu troszeczkę fajniej wykonana. Mamy oczywiście dekielki, mamy gwint na filtry 55 mm, nieduże filtry możemy tutaj mocować. Następnie mamy pierścień do zmiany ostrości, on chodzi z bardzo przyjemnym oporem, nie ma żadnej gumy, jest to po prostu karbowany metal, ale używa się tego pierścienia wygodnie. Jest to oczywiście przełożenie elektroniczne, ale przyjemnie można tutaj zmieniać ostrość manualnie. Następnie mamy pierścień do zmiany przysłony. Fajnie, że on się tutaj znalazł, bo nie wszystkie obiektywy to mają. Jeśli chcemy zmieniać przysłonę z poziomu body albo korzystać z preselekcji przysłony w aparacie, to ustawiamy ten pierścień na pozycję A, a w innym wypadku przekręcamy ten pierścień i możemy zmieniać przysłonę na obiektywie. Ten pierścień chodzi bezskokowo, co jest dobre dla filmowców, kiedy chcemy płynnie tą przysłonę zmieniać podczas nagrania. Przy fotografii trochę jednak wygodniejsze jest, gdy ten skok chociaż niewielki tutaj jest, więc trzeba się do tego troszeczkę przyzwyczaić. No i ten pierścień. Mógłby chodzić z trochę lepszym, takim bardziej płynnym oporem, i mógł być trochę większy, bo jest on dosyć mało wyczuwalny. Ale i tak fajnie, że się on tutaj znalazł. E, następnie mamy już tylko bagnet. Są oczywiście metalowy, występuje z, ten obiektyw z mocowaniem Nikon Z oraz Sony FE. No i mam tutaj też złącze USB-C do aktualizacji oprogramowania w tym obiektywie. Więc myślę, że tutaj więcej nie ma co opowiadać o budowie tego obiektywu. Jest ona solidna i robi dobre wrażenie. Przechodzimy teraz do użytkowania. Ja ten obiektyw testowałem na Nikonie Z6 Mark II i stworząc tym aparatem taki wygodny, zwarty Zestaw. Mamy tu ogniskową 35 mm, no jest to bardzo uniwersalna ogniskowa i do jakiejś fotografii codziennej, ulicznej, portretowej, do jakiejś fotografii na wycieczkach. No w wielu różnych zastosowaniach można wykorzystać 35 mm, nadaje się ona też jak najbardziej do filmowania. Dla niektórych może to być dosyć nudna ogniskowa, a inni po prostu nie wyobrażają sobie pracy bez właśnie 35 mm, więc to już zależy jakie Wy ogniskowe w obiektywach stałogniskowych preferujecie. E, mamy tutaj światło 1.8, jest to dosyć jasny obiektyw, mamy już duże rozmycie tła e, przy pełnej klatce. Sprawdzi się też w jakiś trudniejszych warunkach oświetleniowych. Nie mamy tutaj stabilizacji, ale pełnoklatkowe Nikony Z mają stabilizację w korpusie, ona działa z tym obiektywem, więc myślę, że tutaj tym brakiem stabilizacji nie musicie się martwić. Teraz przejdźmy do ustawiania ostrości. Obiektyw ostrzy minimalnie od 40 cm wspiera też wykrywanie twarzy i oka zarówno w aparatach Nikona, jak i aparatach Sony, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. W przypadku pojedynczego autofokusa nie są on zły, ale mógłby działać trochę szybciej. Szczególnie kiedy musi przejechać całą skalę, to trochę mu to zajmuje, no i jest on troszeczkę w niż inne nowoczesne Obiektywy tego typu, jakie miałem okazję testować, jest ten autofokus jak najbardziej używalny, jest też celny i cichy, no ale moim zdaniem, właśnie przydałoby się, żeby był trochę szybszy. Inaczej trochę wygląda sytuacja w przypadku autofokusa ciągłego. On działa już sprawniej, szczególnie kiedy nie musi przejść całej skali, to zmienia tą ostrość bardzo szybko. Działa tak dużo, powiedzmy lepiej, pewniej niż ten autofokus pojedynczy, co zdarzało mi się już też w przypadku testów innych obiektywów Wiltroxa. Kiedy musi przejechać całą skalę, to też mu to chwilę zajmuje, ale w przypadku takich bliższych. Planów to robi to bardzo sprawnie, jest też cichy, celny, więc ten ciągły autofokus działa tutaj naprawdę dobrze. W przypadku trybu filmowego ta ostrość jest zmieniana też cicho, płynnie, ale też mogłaby być ona trochę szybciej zmieniana, też troszeczkę za wolny moim zdaniem jest na autofokus w przypadku filmowania, ale jest on jak najbardziej używalny. Więc autofokus jest ogólnie ok w tym obiektywie, ale mógł być odrobinę szybszy w tym trybie pojedynczym i filmowym. Teraz przechodzimy do Lightrooma, gdzie pokażę Wam zdjęcia wykonane tym obiektywem i porozmawiamy sobie o jakości obrazu. Jesteśmy już w Lightroomie i tutaj omówimy sobie jakość obrazu z tego obiektywu. Na początek ostrość na w pełni otwartej przysłonie, mamy tutaj przysłonę 18 Zobaczmy jak wygląda to na środku kadru. Moim zdaniem wygląda ok, ten obraz jest ostry, widać sporo szczegółów, natomiast myślę, że mógłby być odrobinkę ostrzejszy ten obiektyw na w pełni otwartej przysłonie. Ale nie jest źle. Zobaczmy, jak to wygląda na brzegach. Widać jakiś nieduży spadek ostrości. On tutaj jest zauważalny, ale tragedii nie ma. Teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja, kiedy tą przysłonę przymkniemy. Tutaj mam teraz przysłonę 8. Zobaczmy na środek. No i środek wygląda już dużo lepiej. Jest dużo, dużo ostrzejszy. Widać bardzo dużo detali. Tutaj do ostrości na przymkniętej przysłonie nie można mieć żadnych zarzutów. Wygląda to bardzo dobrze. I również brzegi tutaj wyglądają świetnie. Nie widać w zasadzie już żadnego spadku ostrości na brzegach przy przymkniętej przysłonie. Ten obraz jest ostry od brzegu do brzegu. Natomiast jak sobie porównamy, właśnie w pełni otwartą przysłonę do Przymkniętej przysłony, to ta różnica w ostrości jest spora, więc myślę, że ten obiektyw warto jest jednak odrominkę przymknąć, jeśli chcecie mieć ten obraz taki jak najbardziej e, ostry. E, to co też można zauważyć na tych zdjęciach, to spore winietowanie. Ja tutaj mam uruchomioną korektę w tym obiektywie, która trochę tę winietę redukuje, natomiast dalej ta winieta zostaje. Ona jest najbardziej zauważalna przy przysłonie 1.8. Widzicie, że ta winieta jest naprawdę duża, kiedy nie mamy włączonej tej korekty, a nawet po włączeniu ona zostaje i warto by było ją tutaj jeszcze manualnie troszeczkę sobie skorygować. Więc winietowanie tutaj może być trochę uciążliwe, no i jeśli Wam się to nie podoba, to trzeba będzie to manualnie po prostu poprawiać. Kiedy przymkniemy tą przysłonę, to to winietowanie jest dużo mniej zauważalne i wtedy nie powinno być już takim dużym problemem. Kolejna rzecz, na którą chciałem tutaj zwrócić uwagę, to dystorsja. Tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja w tym obiektywie, bo kiedy włączymy korektę, to tak naprawdę ona pogarsza nam tą dystorsję. Tutaj mamy dystorsję poduszkową w tym obiektywie, czyli te rogi nam się jakby wyginają do góry. I kiedy ta korekta jest wyłączona, to zdjęcie wygląda ok i ta dystorsja jest tutaj minimalna. Nie powinna Wam jakoś specjalnie przeszkadzać, ale kiedy tą korektę włączymy, to robi się ona. Gorsza, większa po prostu, więc jest to dla mnie dziwna sytuacja. Pierwszy raz spotkałem się z tym, żeby korekta obiektywu w Lightroomie pogarszała obraz, a nie go polepszała, więc akurat w tym obiektywie ja bym tej korekty. Nie uruchamiał, jeśli nie chcecie mieć właśnie takiej brzydkiej dystorsji poduszkowej, bo po prostu ten obraz będzie gorszy z tą korektą. Tutaj, jeszcze na kolejnym zdjęciu, dosyć dobrze to widać. Teraz, kiedy mam korektę wyłączoną, to widać takie delikatne wygięcie tej konsoli tutaj w dół, ale kiedy włączę tą korektę, to sytuacja robi się jeszcze gorsza i teraz już ta dystorsja poduszkowa jest tutaj. Mocno zauważalna, więc raczej tej korekty bym e, tutaj w tym obiektywie nie używał. Jeśli chodzi o ostrość przy jakichś zbliżeniach, to wygląda to ok. Już na w pełni otwartej przysłonie ten obraz jest całkiem ostry. Mógł być on jeszcze odrobinę ostrzejszy, ale źle na pewno e, nie jest. Teraz kilka słów o pracy pod światło. Tutaj obiektyw mógłby radzić sobie trochę lepiej. Fakt, że tutaj mamy sytuację taką naprawdę trudną, czyli mocne słońce, dosyć blisko środka kadru, nisko i faktycznie pojawiają się takie duże. Kolorowe bliki, jakieś flary, więc, no pod tym względem, obiektyw mógłby radzić sobie trochę lepiej. E, więc, tutaj, warto myślę, uważać na to słońce albo używać po prostu tej osłony przeciwsłonecznej, która jest w zestawie. Natomiast to, za co trzeba ten obiektyw pochwalić, to e, abracja chromatyczna, a w zasadzie jej brak. Nawet w tak trudnej sytuacji, e, w takich kontrastowych scenach, ta abracja nigdzie się tutaj nie pojawia. Nieważne, czy ja włączę tutaj korektę, czy wyłączę, to nic się nie zmienia. I obiektyw pod względem aberracji chromatycznej uważam, że radzi sobie bardzo, bardzo dobrze i za to na pewno duży plus. Na koniec zostawiłem rozmycie tła, a konkretnie bokeh. Który w tym obiektywie jest taki sobie. Nie jest on idealnie okrągły, jest taki dosyć cebulowy, jak tutaj widzicie. No, nie jest to najładniejszy bok, jaki miałem okazję widzieć, choć nawet w innych obiektywach Viltroxa mm, widziałem dużo ładniejsze to rozmycie tła, więc w przypadku tego obiektywu on mi się jakoś super mm, no, nie podoba. E, teraz jeszcze pokażę Wam takie zdjęcie mm, na zewnątrz, już bez takich źródeł punktowych światła. To już tutaj to rozmycie tła wygląda trochę lepiej, ale dalej, moim zdaniem, jest takie dosyć mocno kontrastowe i odwraca uwagę od fotografowania. Obiektu, więc mi osobiście rozmycie w tła w tym obiektywie się yy, no niezbyt podoba, ale to jest kwestia dosyć mocno yy, subiektywna. Więc, tak podsumowując, na plus na pewno tutaj yy, dobra yy, ostrość, szczególnie po przymknięciu przysłony na środku i na brzegach kadru. Na w pełni przysłonie też jest ok, nie ma tutaj na co narzekać, biorąc pod uwagę, że też jest to dosyć tani obiektyw. Bardzo dobra kontrola aberracji chromatycznej, brak problemów z dystorsją, o ile nie będziecie używać tych korekt w Lightroomie, bo one tutaj faktycznie psują ten obraz, a nie poprawiają pod tym względem. To, co może Wam przeszkadzać, to praca pod światło, która mogłaby być lepsza, dosyć spore winietowanie i niezbyt ładne rozmycie tła. Więc, gdyby ten obiektyw kosztował 3000 zł, to tutaj myślę, że można by było się dosyć mocno przyczepić do niektórych rzeczy, jeśli chodzi o jakość obrazu, ale biorąc pod uwagę, że kosztują 1400 zł, co jak na dzisiejsze standardy, jest no, niewielką kwotą. Za nowoczesny obiektyw z autofokusem, to uważam, że ta jakość obrazu jest ok przy tej cenie. Ma on po prostu dobry stosunek jakości do ceny, ale do kilku rzeczy można by było się tutaj przyczepić i pewne kompromisy się tutaj pojawiły. Przechodzimy do szybkiego podsumowania. Zaczniemy od ceny. Ten obiektyw kosztuje około 1400 zł. Uważam, że jest to dobra cena, jak za jasny obiektyw pod pełną klatkę. Dla porównania, Nikon 35mm ze światłem 1.8 kosztuje około 3500, więc jest to już dużo, dużo wyższa cena. Więc jeśli potrzebujecie jakiegoś tańszego zamiennika, no to jak najbardziej Viltrox będzie dobrym wyborem. Jeśli chodzi o jego zalety, to na pewno świetne wykonanie obiektywu. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. No i przyzwoity autofokus, mógł być odrobinę szybszy, ale nie jest zły. Jeśli chodzi o ten film, to wszystko, sprawdźcie inne recenzje obiektywów Wiltroxa, bo testowałem ogólnie trzy obiektywy od tego producenta na tym kanale. Jeden z tych filmów wyświetlał się teraz na górze ekranu. Oczywiście ten obiektyw i aparat zostawiam wam podlinkowane pod tym materiałem, możecie je kupić w sklepie aby foto. A my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.